Dziś w anormalnych warunkach piłkarze Tarnowskiej Unii rozpoczęli pierwsze mecze kontrolne. Porażka 3-0 z Kolejarzem Stróże, ale zapytam o to, jak dzisiaj grali piłkarze. Czy podobało się to panu, czy nie? Znaczy mówię, no na wynik nie zwracam uwagi, bo w tym momencie, w tym okresie przygotowania to najmniej ważny element jest, a przede wszystkim dzisiaj było założenie takie, żeby pobiegać. No i w zasadzie to zostało spełnione. Także mówię, jeżeli o to chodzi, jestem zadowolony. Przed piłkarzami kolejne sparingi. Przypomnijmy, kolejny sparing w sobotę już z Szereniałą Nowy Wiśnicz. Ale zapytam, ilu piłkarzy trenuje, jacy to piłkarze? Bo wiadomo, są kłopoty w Tarnowskiej Unii, ale te kłopoty jakby rozwiewają atmosferę, która jest dobra w drużynie. No atmosfera na pewno jest dobra i mówię, no dzisiaj na przykład zabrakło studentów, którzy pojechali tam na mistrzostwa. Ale w sobotę właśnie gramy sparing ze Szereniałą, będzie nas zdecydowanie więcej, zagramy na dwie jedenastki, także mówię, zaczynamy okres przygotowania specjalnego, także, czyli w większości już będzie poświęcone taktyce, technice i mówię, i sparingów, a dzisiaj widać było na tym, że przede wszystkim było brak czucia, także mówię, a zawodników co do personalnych, to mówię, jest to taki okres, że w ciągu tygodnia, dwóch tygodni wyjaśni się kadra pierwszego zespołu i będziemy wiedzieć wszystko. Z piłkarzami trenuje na pewno Bartek Łapuszek. Trenuje też Marcin Kucharzyk, którzy no, wahali się, czy pozostaną, czy nie. Znaczy, to przede wszystkim chodziło, dlaczego się wahali. Wahali dlatego, bo dalej mają, prawda, czyli te dojazdy. No ale na szczęście klub zapewnił im te dojazdy i także mówię, trenują z nami, tak samo trenuje z nami ten Tewin z Oirogbe z Nigerii. Także mówię, no cieszę się, że w sumie posiadam liczną kadrę i będziesz czego wybierać. Tewin zostanie, czy na razie jest na testach, czy w ogóle? Znaczy powiem tak, że wstępnie sobie rozmawialiśmy już z prezesami i prawdopodobnie zasili nas i kwestia podpisania umowy, a teraz kwestia tylko dogrania, bo to chodzi, wiadomo, jest to obcokrajowiec i jakie koszty i tak dalej, ale sądzę, że podpiszemy z nim umowę i będzie w rundzie wiosennej reprezentował barwę Unitarnów. Do meczu z Hetmanem Włoszczowa nieco ponad miesiąc. Jak będą przebiegały dalsze przygotowania i jakie plany na wiosnę? Czy idziemy na zwycięstwo, na mistrza trzeciej ligi i awans do drugiej ligi, upragniony dla Tarnowian? Znaczy ja powiem tak, jeżeli chodzi o organizacyjnie, będzie ciężko, ale sportowo po to właśnie mówię, chłopcy zadeklarowali się na te takie warunki i mówię, jeżeli chodzi o sportowo, no to innego celu nie ma, walczymy o drugą ligę, co będzie, zobaczymy, bo wszystko zweryfikuję. Kolejne drużyny dotykają problemy finansowe. Hutnik Kraków, Górnik Wieliczka, Glinik Gorlice. Jak to w ogóle się poukłada w tej trzeciej lidze? Znaczy widać, że jest kryzys i małopolskie zespoły mają problemy. No my też mamy duże problemy, ale mówię, no my staramy się na to nie patrzeć, jako mówię. Jako sportowo chcę po prostu walczyć o najwyższe cele, a organizacyjnie no też może być, że nic nie wyjdzie z tego, no ale trudno, no. No trzeba próbować i dopóki, mówię, jest szansa, będziemy starać się ją wykorzystać. Wracam do sobotniego pojedynku ze Szreniawą. To jest najbliższy też przeciwnik w Pucharze Polski. On prawdopodobnie wzmocni się pięcioma piłkarzami Hutnika i będzie mocnym punktem w drodze do Pucharu Polski. Także, znaczy mówię, tak, na pewno i w tym momencie na Cię cieszę, bo nie dosyć, że sparing zagramy z mocnym przeciwnikiem, tak samo Puchar Polski przed ligą. Może być, że będziemy mieć dobre, ostre przetarcie, ja mówię, no dla nas Puchar Polski to mówię, taki dodatek, a mówię, najważniejsza jest liga, także cieszę się, że z takim przeciwnikiem zagramy. Po raz kolejny w tym sezonie, można powiedzieć, odwiedza pan Tarnów. Poprzedni wynik remisowy 2-2. Dziś w anormalnych warunkach zwycięstwo z Tarnowską Unią 3-0. Jak pan oceni swoją drużynę pod względem przygotowań do rundy rewanżowej? Wie pan co, jest to jakiś taki przelędzik między tymi treningami, tą monotonią, ale myślę, że jak na te, jakby powiedzieć, no bardzo, bardzo trudne warunki. No, zagraliśmy, że powiedzmy tak, no, strzeliliśmy 3 bramki, mieliśmy okazję jeszcze strzelić troszeczkę więcej, także chciałbym, żeby zawodnicy to troszeczkę poczuli piłkę i boisko. No cóż, no, nie było nam dane grać na super boisku, no, warunki bardzo, bardzo trudne, jeszcze przypadające w śniegu, ale cieszę się przede wszystkim, że nikt nie odniósł kontuzji. Przygotowania w toku, jakie roszady kadrowe w tym na rundę wiosenną? No to troszeczkę jest rozszat, bo przybyło troszeczkę piłkarzy
nowych i na pewno mamy te 2 miesiące na to, żeby ich wkomponować do zespołu. Na dzień dzisiejszy mamy kadrę 22-osobową i każdy ma szansę gry w pierwszym zespole. No, mam strasznie wyrównaną kadrę, no i każdy, kto będzie chciał, to musi powalczyć o to miejsce. Właśnie może coś powiem o nazwiskach, których zawodników ujrzymy nowych w Kolejarzu Stróży na wiosnę. No, przede wszystkim mówiąc od obrony, to jest Przemek Michalski, grał wcześniej w Pelikanie Łowicz. Później jest Dawid Skrzypek w Sandecji, Grzesiu Kolisz jest ze Śląska, z trzeciej ligi przyszedł do środka. Następnie jest Mateusz Słodowy, który teraz wyjechał na kadrę do 19 lat. Później Krzysiu Piosik przyszedł. No i jeszcze czekamy za Wojtkiem Rozem, który ma do nas dołączyć. Mówiliśmy o tych, co przybyli, a kto odszedł, kto ubył. Ja powiem panu szczerze, no, ja już nie chcę wracać to, co było kiedyś i ja tym chłopakom dałem szansę. Cóż, no, ja na siłę nikogo nie będę ciągnął za uszy, żeby uprawiał, myślę, że bardzo, bardzo fajną i dynamiczną dyscyplinę. No cóż, no, każdy jest kowalem swojego losu. Runda wiosenna zapowiada się bardzo ciekawie w drugiej lidze. Wyrównana czołóweczka. Wy też się tam plasujecie. Jak pan przewiduje, jak to wszystko przebiegnie? Jakie wy macie szanse? Czy awansujecie? Czy będziecie chcieli się utrzymać w tej czołówce? Przede wszystkim no, mamy jakieś nakreślone cele. Przede wszystkim ja sobie sam nakreśliłem, że chcę z tym zespołem awansować do pierwszej ligi. Wiadomo, sparingi są sparingami, treningami, a liga szybko, jakby powiedzieć, weryfikuje. Dlatego no, oparłem się na tych zawodnikach, na zawodnikach sprawdzonych, których wcześniej z nimi pracowałem. No, tak jak już pan powiedział, no, Liga będzie na pewno będzie wyrównana, bo jest te 4 czy 5 zespołów, które będą chciały po prostu zaistnieć i powalczyć o tą pierwszą ligę. No nie ma zespołów słabych. No. Sam się przekonałem, grając u siebie, gdzie przegrałem z Jeziorakiem i Ława, i to naprawdę był taki mocny prysznic i myślę, że nie będziemy chcieli powtórzyć tych starych błędów.